Siema, cześć. Nazywam się Tomasz Śpiewak, pochodzę z małej miejscowości Gościce. Wychowałem się w rodzinie takiej, ojciec był katolikiem, takim zagorzałym katolikiem, dziadek też, chodziliśmy do kościoła. Co niedzielę do kościoła chodziliśmy, ale mi się wydaje, że chodziliśmy tylko po to, żeby podobać się ludziom, nie? Przyjść, przyjść i ten, nie? No i się pokazać, pokazać się ludziom, żeby byli i że... No i że było, nie? Chcę wam powiedzieć, co Bóg zrobił w moim życiu. Chcę wam powiedzieć, że Bóg to nie jest żaden obraz, ani posążki. To jest żywy Bóg, który szuka czcicieli, prawdziwych czcicieli w duchu i w prawdzie. I Bóg do mojego życia przyszedł, wtedy, kiedy byłem już na samym dnie, nie chciało mi się żyć. Ci, którzy mnie znają, pochodzę z mojej miejscowości Gościce, którzy mnie znają, wiedzą, że tam 10 lat byłem w Grecji, później przyjechałem z Grecji, zamieszkałem z ojcem i tam zaczęły się awantury, kłótnie, dużo mnie pili, chlali mnie ze sobą. No i ciężko było, nie? Pracy nie było, ciężko było z pracą, z pieniędzmi. Później brat przyjechał, tak samo były awantury. Policja przyjeżdżała, zabierała nas no, na komisariat. Nawet niebieską kartę założyli. Przyszedł taki dzień, już miałem wszystkiego dość. I mówię, tam konac była stodoła niedaleko. Mówię, wezmę się i spalę w stodole, bo już mi nie chciało się tak żyć. Poszedłem do tej stodoły, wziąłem sobie dwa piwa. Wróciłem zapałkę i chciałem się rzucić, ale Bóg mi powiedział, że jak ja się spalę, to może spali się mój ojciec i mój brat. No i przestraszyłem się trochę tego, bo pomyślałem, że będę miał na sumieniu i pójdę do piekła. Bo wcześniej myślałem, że jest czyściec, chociaż do czysta pójdę, ale teraz już wiem, że czysta nie ma, że jest niebo i piekło. No i później mi jeszcze Bóg pokazał, jak będę wyglądał, jak się spalę, taki zobaczyłem, takie całe ciało, całe czarne, zwyglone takie. I się tego wystraszyłem, poszedłem do domu, zacząłem budzić ojca i brata, ale nie chcieli wstawać, bo oni też byli pijani, więc pobiegłem do sąsiada. No i go obudziłem, nie? Później on zadzwonił na straż pożarną, przyjechała straż pożarna, zaczęła to gasić. Ja wziąłem rower i uciekłem stamtąd. No i wylądowałem, pojechałem tym rowerem do Wrocławia. I wyglądałem jako bezdomny w tym Wrocławiu, chodziłem jako bezdomny. I po tygodniu już mi się nie chciało tak żyć. Jako bezdomny, to mówię, bo nie byłem przyzwyczajony, a to było luty, koniec lutego chyba, albo marzec, jakoś tak było. Koniec lutego wtedy to było, więc było zimno, już mi się nie chciało tak żyć, tak jako bezdomny. Więc wziąłem rower i mówię, pojadę się przyznać, że to ja podpaliłem. Pojechałem się, przyznałem. Myślałem, że mnie zamknął do więzienia, chociaż że żeby miał niezamiast kontaktu mnie do więzienia, że będę miał tam ciepło i będę miał chociaż co jeść. Ale byłem tam, po trzech dniach mnie wypuścili, no i kazali mi robić co sobie chce. Nie? I miałem też zakaz zbliżania się do domu. Więc mi doradzili, żebym poszedł do schroniska dla bezdomnych. Więc poszedłem do tego schroniska, tam przemieszkałem 3 miesiące. Dostałem tylko wyrok i uciekłem stamtąd. Znalazłem sobie pracę w Wrocławiu. Miałem trochę pieniędzy zarobionych, bo tam w tym schronisku można było pracować i trochę sobie zarobić pieniędzy, więc trochę sobie odłożyłem. I miałem do pracy jechać do Wrocławia. No ale tam po drodze tam już miałem trochę pieniędzy, poznałem tam paru chłopaków. Trochę mi wypili i dojechałem do Wrocławia, ale pijany, cały pijany i nie poszedłem do tej pracy. I już też tam skończyły mi się pieniądze. Poznałem też trochę takich osób bezdomnych. Więc zacząłem z nimi tam chodzić. I później trafiłem do schroniska dla bezdomnych. Tam parę miesięcy przemieszkałem w schronisku w Wrocławiu. No. Tam też nie było można pić, ale też piłem. Później wyrzucili mnie z tego schroniska, bo trzeba było też płacić. Bo byłem spoza Wrocławia.
nie opłaciłem i wyrzuciłem z tego schroniska. Chodziłem, spałem po klatkach schodowych wtedy. Piłem, dużo piłem. Też znalazłem sobie pracę na budowie z mieszkaniem, ale też mi z tego mieszkania wyrzucili. Po prostu dużo piłem i do tego tak mi wyrzucili. Oj, znowu wylądowałem jako bezdomny, chodziłem, spałem po klatkach. Chodziłem cały śmierdzący, brudny, jadłem chleb ze śmietnika. O, ciężki czas. O, i pewnego dnia już też miałem dość tego chodzenia, tego chlania. Mówię, pojadę sobie do schroniska, do Szczodrego. Tam jest trochę dalej od tego. Ale po drodze poznałem taką pewną panią, też bezdomną, taką starszą. I ona powiedziała mi, że są ludzie, którzy mogą mi pomóc. No i tak sobie pomyślałem, no dobra, i mi powiedziała, że żebym nie jechał tam do Szczodrego, bo w Szczodrze tam są wszy, tam pluskwy kradną, tam takie coś, nie. Tam, no i ten, nie, to mówię, ja poczekałem sobie, taki mówię, zaryzykuję, nie. Zobaczcie, co za ludzie, może mi pomogą, nie. Dała mi adres, przespałem się tam jeszcze jedną noc na klatce schodowej. No i na drugi dzień poszedłem do tych, tam po ten adres tam mi popadała ta pani bezdomna. Poszedłem tam, poznałem tych ludzi i tam pomodlili mi się trochę, czytać Biblię. No, z tymi było tam być przy nich, po prostu trochę śmierdziało ode mnie i tak normalnie. I później podeszli do mnie, spytali się mnie, czego od nich chcę. Oczekuję. Ja pierwsze chciałem, że mi pracę załatwili, albo jest jakieś mieszkanie. No później sobie pomyślałem, że chcę jechać na odwyk jakiś, że już mam dość tego pić, że nie chcę pić i chcę jechać na odwyk. Więc oni powiedzieli, że mogą mi pomóc, ale pierwsze muszę iść na detoks. Więc to był czwartek i ja powiedziałem, że nie mam dowodu, ale był taki czas, że już na drugi dzień mogłem jechać odebrać dowód, bo wcześniej już wyrabiałem, zgubiłem dowód, ale dwa tygodnie temu. I właśnie w piątek miałem jechać i go odebrać. No, więc pojechałem w piątek go odebrać. I kazali mi w niedzielę przyjechać do kościoła do swojego, jak ten dowód odbiorę. Przemieszkać sobie jeszcze dwa dni na tym Szczodrym, pojechać do Szczodrego i ten. Pojechałem do Szczodrego. Tam przemieszkałem dwa dni. W niedzielę pojechałem do kościoła zobaczyć. No i tam powiedzieli mi, że przyjechał z rana w poniedziałek i pójdą ze mną na detoks, więc przyjechałem z rana w poniedziałek, poszli mi na detoks. Jeszcze był taki czas było, że nie chcieli mnie przyjąć, ale Bóg tak zrobił, że mnie przyjęli i wierzę, że to jest Bóg, to Jego działanie. Tylko dzięki niemu żyję, amen, chwała Tej Panie. Więc poszedłem na ten detoks. Dwa tygodnie byłem na detoksie. Po tym detoksie, po tygodniu przyszli no ci ludzie z kościoła, ze zboru i powiedzieli mi, że bo wcześniej miałem jechać do Bielawy, ale po tygodniu powiedzieli, że tam nie ma miejsca albo coś i że mają ośrodek w Warszawie, że mogę jechać do Warszawy. Więc kazali mi się zastanowić i czy chcę jechać, nie? Więc się zastanowiłem, no już powiedziałem, że chcę, nie? Więc kupili mi bilet i pojechałem do Warszawy. Przyjechałem do ośrodka dla bezdomnych, do osób uzależnionych. I tak jak pierwszy raz przyjechałem do tego ośrodka, zobaczyłem, mówię, kurczę, co to za ludzie, to ośrodek, nie? Wszyscy się śmieją, to jest radośni. Jeden kolega taki był radosny, przede mną siedział i już teraz brat. Ale jeszcze się mówię, pomyślałem, że to może jakiś gejl albo coś taki miałem myśli. No i byłem na tym ośrodku, po tygodniu przyszedł pastor i miał takie zajęcie z nami. I na tych zajęciach się zapytał, mówi nam o Jezusie. I się zapytał, kto by chciał oddać życie Jezusowi.
Więc ja sobie pomyślałem, mówię, kij, zaryzykuję, nie? Zobaczę, jak się to jest prawda, to będzie, nie? Więc zaryzykowałem, pastor zaczął się za mnie modlić. Wstąpiła taka potężna, no, taka silna Boża obecność, padła na ziemię. Nie wiem, co się ze mną działo, zaczął mi język latać. No i później wstałem, zacząłem płakać, zacząłem leczyć łzy. Później zacząłem pokutować te wszystkie swoje grzechy, które popełniłem. Przepraszać Boga. Gdzieś po miesiącu zostałem ochrzczony w Duchu Świętym. Zacząłem się modlić na językach. Język anielskich. Dzięki Ci, Panie. No i w tym ośrodku właśnie Bóg zaczął mnie przemieniać. Przemieniać mój umysł, bo ja taki byłem zagorzałym katolikiem. I zawsze myślałem się, jak to nie jest, jeśli nie modlić do Matki Boskiej, gdyż Matka Boska jest Matką Jezusa Chrystusa, święta, nie? Jak to się nie można do niej modlić, nie? Ale Bóg pracował w moim sercu i jak zacząłem czytać Pismo, to zaczęło mi to objawiać powoli. I po jakimś czasie mi to objawił, że mu się nie podoba, jak się modlimy do Matki Boskiej, czy do jakichś posążków. Mówi, że On jest Bogiem żywym i szuka prawdziwych czcicieli w duchu i w prawdzie. Później po tym ośrodku trafiłem na hostel. Teraz już pracuję, mam gdzie mieszkać. No i powiem wam, że życie z Bogiem to jest wspaniałe życie, ale to jest życie, tak jak powiem, jak taka jazda bez trzymanki. No, Bóg jest wspaniały. Po pierwsze, Bóg chce zmienić ciebie, twoje serce, twoje myśli, twoje uczucia. W ogóle pierwszy chce zmienić ciebie, a później chce zmienić cały świat przez ciebie. No, mówię o tym dlatego, że w poniedziałek miał budzić Duch Święty i powiedział mi, że muszę powiedzieć swoje świadectwo. Więc mówię. I chciałbym powiedzieć jeszcze, że jeśli jesteś chrześcijaninem i przychodzisz ciężkie próby w swoim życiu, trudne sytuacje, ci mu powiem, że musisz zaufać Bogu. On cię przez tę sytuację przeprowadzi i że chce cię dać na wyższy poziom w poznaniu Jego, żebyś wszedł na wyższy poziom w słuchaniu Jego głosu. Amen. I skorzystając z okazji chciałem podziękować tym wszystkim braciom i siostrom, którzy weszli w swoje powołanie i dzięki którym zostałem zbawiony. Amen. Dziękuję całemu Coffee House'owi z Wrocławia, wszystkim tym ludziom, oni wiedzą, którzy to są. W ogóle wszystkim dziękuję za ten. Dzięki Wam. Dziękuję też w ośrodku Nowy Początek, wszystkim braciom i siostrom. I skorzystając z okazji, chciałem też przeprosić swoją mamę, że ją kiedyś wysuwałem, tak samo swoją siostrę. Biłem swoją siostrę kiedyś, wyzywałem ją, byłem złym człowiekiem, przepraszam cię, Paulina. Tak samo chciałem przeprosić mojego ojca, Staszka. Przepraszam cię, ojciec, tato, że cię wyzywałem, że podpowiem do stodoły. Tak samo brata chciałem przeprosić. Przepraszam cię, bracie, że cię z tobą biłem, wyzywałem cię. Przepraszam was, że spaliłem do stodoły. Przepraszam też wszystkich ludzi, tym, którzy kiedyś wyrządziłem zło, którzy kiedyś skrzywdziłem. Przepraszam też ciocię i wujka Mirka za to, że ich skrzywdziłem w życiu. Dziękuję Ci, Panie, za ten czas. Dzięki.